Cześć witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki update ekosystemu Tera oraz Startery no bo tutaj mocno mocno mój kanał w tym działa. E, jeszcze przed zaczęciem odcinka chciałbym powiedzieć że jak coś to nie ja ukrywam e, łapki w dół. YouTube po prostu wprowadził coś takiego że nie widać ile jest łapek w dół. Szczerze mi się to nie podoba. Zapraszam do dania łapki w górę, bo, bo to widać, ale no co? No, motyw już na przykład: jak da łapkę w dół, to tylko ja to widzę. Uważam, że jest to głupie, bo jakoś to zawsze weryfikowało film. No ale co, co, co zrobić? Dodatkowo zapraszam Was do opisu. W opisie będzie link do dołączenia do Discord'a oraz linki na, do, do, do giełd, których. Używam. No i co, myślę, że możemy zaczynać samą terą. Luna obecnie 41 dolarów. Mamy tutaj ciąg dalszy, tej korekty, co jest na Bitcoinie. Tutaj to ATH 55 dolarów. Udało się, udało się. No, spadliśmy nawet do o 30% na 39 dolarów. No i wahamy się cenowo na tych 41 dolarach, jakby, nie wiem, ja trochę, ja tutaj trochę na poziomie tych 50 LUN sprzedałem trochę LUN. Teraz je sobie odkupiłem, jestem cały czas o, o nią spokojny. Uważam, że względem kapitalizacji innych projektów z tych dużego z tego dużego market capu innych blockchainów to LUNA jest jednym z lepszych projektów, a jest troszeczkę niedoceniona. Także jakaś to powiedzmy okazja do dokupienia, do, do aczkolwiek no, to trzeba sobie zdać sprawę, że zawsze ze sprzedażą takiego, takiej Luny jest już bliżej sprzedaży niż, niż, niż hodlowania, jak dla mnie. Ale no, ja sobie dokupiłem poziomy realizacji, mniej więcej się nie zmieniają. Przechodząc sobie do Startery, jest już listing Kujiry, do którego zaraz przejdziemy. Jak wiecie, pewnie możecie sobie odebrać już z Westingu Kujirę. Wchodzicie na Startera Project Kujira Westing i macie tutaj, ile Kujiry macie do odebrania. Ja odebrałem 304 tokeny, 10% na start odebrałem, potem odebrałem troszeczkę jeszcze ten. Wszystko sprzedałem. Wszystko w sensie te 300 tokenów sprzedałem, ale do tego zaraz. Dodatkowo jest airdrop. Wchodzicie projekt kujira slash airdrop. Taki, taki link, wrzucę wam ten link do airdropa kujiry w opisie. Dostałem 136 tokenów, gdy cena była po 2,5 dolara, także naprawdę fajny ten airdrop. No i teraz tutaj mamy wykres Kujiry, ja pokażę jak do tego podszedłem od razu na listingu, gdy, gdy odebrałem te 10%, nie ukryłem, że sprzedałem gdzieś tutaj po $20, takie 8% tokenów, które odebrałem, więc prawie wyjąłem wkład. Następnie tą resztę, którą zostawiłem, czyli te 2% tych tokenów, co z tych 10 co mi zostało, sprzedałem tu po $80 i następnie nic nie robiłem, nawet mi się nie chciało tutaj klejmować, tutaj przez 2 dni się cena, cena stała, a tutaj sklejmowałem ponownie. Mniej więcej gdzie, gdzieś tutaj, 22, czyli wczoraj chyba rano, klejmowałem. sklejmowałem. też wczoraj tego Airdropa, te 130 tokenów, i sprzedałem wszystko po 3 dolary, prawie no od 2,80 tam mi wyszło z hakiem. Także jestem bardzo zadowolony. Zostało mi jeszcze, możecie zobaczyć, 270 2700 tokenów, więc na ten moment, gdyby wszystko podliczyć, oczywiście tutaj jest vesting, ale 2700 tokenów razy 2,5 dolara. No to jest 6700 dolarów. Oczywiście ta cena będzie się zmieniać, łącznie z Westingiem, ale jakby ja zainwestowałem w samą Kujira jakieś 400 dolarów. Także już, już zarobiłem. Dodatkowo jeszcze ten airdrop wpadł, który no, mogę powiedzieć, że jest dość duży. No i jeszcze mam dużą ilość tokenów, także uważam, że fajnie to, fajnie to wygląda. Link do airdropa dam wam w opisie, bo chyba na stronie tego... Nie ma. Następnie są już wyniki Angel Protocol. Ja przyznaję się, że nie brałem udziału w, w Angelu, bo, to, tak jak tutaj wszyscy mówili, nie jest to bezpośrednio IDO, na którym mamy zarobić. Jasne, był tutaj cel charytatywny. No, ja tak jak mówię, nie wziąłem udziału w tym IDO, Widziałem, że i tak 3,5 tysiąca osób zabrało, także dość fajnie. No, ja nie wziąłem, tam jest westing 3-miesięczny, także co, ja po prostu zrezygnowałem. Dajcie znać, czy wy wzięliście udział, może, może jakoś się fajnie zarobi. E, dobra, przechodząc dalej, projekt SolCix będzie jeszcze w tym tygodniu na platformie startera. Jest to, projekt, jest to projekt, który jest na Solanie odpalany, także to jest na pewno fajne. E, no i ten projekt będzie odpalany na Solanie, będzie to tak zwane Cross-Chain IDO, czyli IDO na starterze, czyli star, jak sama na, na terze po prostu, ale tokeny będziemy claimować już na Solanie, co jest uważam fajnym newsem, że Startera coś takiego zrobiła, ale muszę Was zmartwić, będzie to Fast Flash IDO, chyba tak to się nazywa. Jest tu tylko cztery, 400 tysięcy to, mil, 400 tysięcy UST do zebrania, także nie za dużo i może być tak, że po prostu nie będzie gwarantowane, czyli ja mając w tym momencie zastejkowane Tutaj mam zastejkowane 3751 tokenów, po prostu nie otrzymam. W sensie mam nadzieję, że otrzymam. Nie ma gwarancji, że otrzymam tokeny, także jest to na pewno minus, uważam. Ale na pewno, jak komuś się uda, no to fajna alokacja. Też te alokacje jednak dzięki temu nie będą na poziomie 50 dolarów, bo jakby były gwarantowane, to każdy by miał po 50 dolarów. Ale no, trzeba sobie po prostu powiedzieć, że będzie walka o to, o to miejsce. No niestety mi się na Oriona na przykład nie udało, na starterę też mi się nie udało, już potem z tego post-IDO, ale myślę, że na pewno jak się komuś uda, to będzie to dużo warte. Startera zaczęła odbijać, jak sobie spojrzymy na sam token. No trzeba to sobie powiedzieć, że startera z 7 dolarów spadła na, o 40% jest to dość mocny, mocny spadek no było to związane przez te wszystkie dramy, które startera jednak miała. Od Tilandu po po, po po prostu mniejsze zainteresowanie starterom na ten moment. Teraz startera fajnie zaczęła coś, coś, coś już odbijać, z 3,5 dolara prawie mamy już 4 dolary, już się coś zaczyna dziać. No jest to związane na pewno z dobrymi IDO, które nadchodzą. Ludzie zobaczyli, że Kujira, przecież to nie jest scam, a Kujira była dostępna tylko i wyłącznie na Starterze, a ten projekt i tak dalej dobrze się prezentuje i jeszcze wracając do Kujiry, sprzedałem te tokeny, po to żeby być po prostu być bardziej płynnym, ale uważam że market cap na poziomie 15 milionów dla Kujiry to jest dalej mało i spokojnie nawet już więcej tokenów po prostu nie klejmuje. Ja spokojnie myślę że uda się sprzedać jeszcze te tokeny po jakieś 5 dolarów mo może no, po prostu na ten moment nie planuję ani ich nawet klejmować, sprzedawać je będę mniej więcej tu. Tak mi się wydaje, że uda się cenowo dojść. Oczywiście to jest tylko moje zdanie. Kujira jest naprawdę mocnym projektem i ona mocno wyssała hajs, pieniądze z Nexus. Tutaj możecie zobaczyć, że no to jest dosłownie to, o czym my tam mówiliśmy, że, że ten projekt jest po prostu słabszy. No, Nexus stracił 60% w 9 dni, a można by tu było jeszcze pociągnąć więcej. Nie wiem, pociągnijmy odtąd. Jest to spadek o 75%, więc dość duży. Niestety ja też na tym cierpię przez te airdropy dla Ancora. Są one po prostu już mniejsze. Ancor dalej w tej fajnej cenie 3 dolarów. No, ale już po prostu te airdropy nie są tak duże. Aczkolwiek cieszy mnie, bo Kujira również będzie wypłacana dla Ancora. Także Nexus może spadać. Kuj będę dostawał Kujirę, jakby będę zadowolony, nie, nie ma dla mnie problemu. No więc, Startera powoli odbija. Przydałoby się zobaczyć ją tutaj powyżej znowu 5 dolarów przynajmniej. Dodatkowo. Tutaj jest airdrop jak sobie wejdziecie floki.io dla wszystkich stakerów, startery jest airdrop, tutaj musicie sobie przejść taką historyjkę, poklikać, ja wam dam linka również w opisie, musicie po prostu tu parę rzeczy poklikać, Zaraz nie mam Connect Wallet i możecie sobie odebrać, tylko ten airdrop nie jest za duży, ja odebrałem chyba z 15 tokenów, zostawiam je. Nawet ich nie chce mi się sprzedawać. Szczerze, nawet się zastanawiam, czy nie kupić sobie trochę jeszcze tego Terafloki, bo pomimo, że tutaj Market Cap też jest na poziomie 15, tysięcy, 15 milionów, i jest to Shitcoin. Memcoin, tak powiem. No to muszę powiedzieć, że jest to jednak dobry memcoin. W sensie oni dość sensownie to robią. Fajnie, fajnie tutaj wyglądały te nft -ki. Wiem, że tam poszły za dość duże pieniądze. No, mogło być to ustawione oczywiście, wcale by mnie to nie zdziwiło. Ale no naprawdę widać, że to nie jest jakby taki rzut na kasę ludzi, co się kompletnie nie znają, że przynajmniej oni coś, coś potrafią w, w krypto robić. Yy, wiem, że mają iść na crosschain, czyli znowu ma być terafloki, ma być dostępne tak jak Orion, na przykład na BSC, yy, co uważam jest naprawdę fajne. Także zastanawiam się, czy nie wrzucić w to jeszcze ze 100 dolarów, niech sobie to leży z tym airdropem. Yy. No, ale to powiem wam najwyżej w następnym odcinku. I dodatkowo, lub w końcu coś zaczyna odbijać. To mówię trochę tak przyśmiewczo, bo to jest mem, już szczerze 10% odbił. Nie, no ten lub to, to nie ukrywam, porażka mi się go nawet klejmować. Nie chce. Możecie zobaczyć, że spadł o 90% prawie, nie? Lub, lub wygląda bardzo słabo. Ja jestem na nim chyba na zero po odebraniu airdropa dla startery, po sklejmowaniu swoich tokenów z Vestingu. I po, po, po sprzedaży wszystkiego pamiętam, jak tu po 40 centów sprzedawałem tu mniej więcej i się cieszyłem, że jeszcze w sensie cieszyłem. Było mi trochę smutno, że boję się, że pójdzie do góry ten i mówię: Dobra, trudno, a widzę, że tutaj ten lup mega, mega spada. No mówi się trudno. E, w sensie i tak mniej więcej ludzie, którzy sprzedawali lupa wtedy, kiedy go dostali, to wyszli na albo zero. Albo na lekki minus. No teraz tego lupa nie sprzedaję. Wydaje mi się, że ta cena coś powinna odbić, jak oni w końcu coś zaczną robić. E, martwi mnie to, że oni dalej nie wiemy, jaki jest tutaj market cap, co jest bardzo dużym minusem. E, w, widać, że liquidity na terafloki to jest 8 milionów prawie, a na takim lupie to jest milion 500. Mln. E, no sama strona lupa uważam, że jest mega słaba. słaba. Nie, nie, nie umiem jej używać tego dexa. W znaczy sensie on się laguje strasznie, syf to dla mnie, jak już. No ale cóż, czekamy na Astroport Dexa. No ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o lupa. Ja na razie czekam. I to by było na tyle w tym odcinku. Wpadnijcie do opisu, bo tam będą wszystkie linki przydatne do odebrania tych airdropów. Dodatkowo będzie link do zapisu na Playnity. To jest kolejny projekt, który będzie startował za niedługo na starterze. Jest to link do zapisu na zdobycie alokacji, może komuś się uda. Jest to konkurs, mówiłem w poprzednim odcinku. Dobra, kończę ten odcinek. Dziękuję za oglądanie i do następnego.